Jestem w tej chwili w Miliczu na rynku i spróbuję sobie tutaj taką rundę zrobić po tych uliczkach wokół rynku. Może pojadę tutaj w prawo od razu. Wąskie, ciasne uliczki. Czy tu pojadę w prawo? Zobaczymy. Jest, tak jest, jest to droga jednokierunkowa. O, mam nadzieję, że uda mi się od tej strony właśnie do rynku dojechać. Pojadę w prawo, to powinienem dotrzeć na rynek właśnie. Tak mi się wydaje. Dokładnie. Jest stop. Ja upewniam się, że tutaj nikt mi nie wyjeżdża, nie ładuje mi się w bok mojego auta. Pojadę teraz w lewo. Możemy sobie tak środkiem rynku tutaj też przejechać. Również taka droga jednokierunkowa. Prawej ustępuję i znowu jadę w lewo. Natomiast jako taką ciekawostkę powiem wam, że chyba pierwszy raz spotkam się z rejestracją DMI, z rejestracją powiatu milickiego. Jakoś nie kojarzę, abym kiedyś spotkał gdziekolwiek samochód z tego typu tablicą, z takim wyróżnikiem. Tu mam zakaz, czyli muszę w lewo. Tu mam zakaz, czyli muszę w lewo. Zobaczcie, i tu znowu muszę w lewo, a więc w jaki sposób wyjechać z Milickiego rynku? No moi drodzy, o tym przekonamy się chyba za moment, bo chyba tylko na wprost tutaj jest możliwość wyjazdu, ale o tym w następnym odcinku.